Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Monster Train. I tak, dziś kontynuujemy nasze wspaniałe, kryształowe podejście, w którym to w sumie, jakby to najłatwiej powiedzieć, nie idzie nam za dobrze, jeśli chodzi o życie, ale idzie nam naprawdę ciekawie, jeśli chodzi o to, co odkrywamy. Gdyż ostatnio, jeśli się nie mylę, tak, zdobyliśmy takiego gościa, Dante the Deceptive, który ma 4 multistrajki u nas. Tylko dać mu quick będzie nie do pokonania. A dlaczego jest ogólnie z 4 multistrajkami? Otóż przez to, że mamy 3 jego świeczki, które są blightami, jedną deadweight. Trochę zapcha to nam deck, nie ukrywam, czy naszą talię, ale tak, ogólnie potężne. Więc tak check, fajnie, przekazuję, co można z tego zrobić. Mój multistrike 1 and summon? Okej. Okay. A don't scandal to your hand. Okej, okay, czyli byśmy go poświęcili, to byśmy dostawali więcej świeczek, a nie. No i tak, dziś kontynuujemy przeprawę. I powiem szczerze, że miałem spory problem z tym, żeby wybrać, w którą stronę pójdziemy. Aż taki, że zdecydowałem, że idziemy na ryzyko. Niech się dzieje, co ma się dziać. Idziemy po artefakty i... myślę, że tańsze koszty chłopców i tak, biorę to. Tak. To jest super, nie? Remove free shell, czyli szybciej bym się wykluwać jeszcze 30 pancerza. Dobra, biorę to. I tak, jakby to powiedzieć teraz? Jesteśmy w sklepie magicznym. Musimy ulepszyć nasze zaklęcia w jak najlepszy sposób. Najlepiej tak, żeby to jeszcze ten... można było dobrze zastosować. I tak... co by tu najlepiej zrobić? Poza zero? Fajny, ale nie aż taki potężny. Fracture? Za zero? Może? Muszę tylko sprawdzić, czy można to narzucić na fracture? Nie, nie można. Okej, okay, w takim wypadku to może być nawet dobre, żeby mieć zawsze darmowego ripa. Potem rerolkujemy z taką double stack za 1-4 lipy, kuszące, ale nope. Zamiast tego możemy zrobić kolejnego za 0. Czemu by nie? Tak, 20 magic power i consume. Można zrobić to takie. Po prostu było na ostatecznym anihilację czegoś, co ma się przedarzyć. Na 2 kryształy. I tak ma consume, więc... a nie, przepraszam, nie mają consume. O, to nie. Dobra, nie robimy. Zamiast tego zajmijmy się w takim wypadku jeszcze jedną rzeczą. Konkretnie mówiąc, usuwaniem może train stewardów. I może innych też kart, które nie mają u nas infuse, bo... nie ukrywam. Fajnie by było mieć głównie karty infuse'owe. I tak, jeden sap. Nie wiem, czy go brałem samemu, czy nie. Ale tak, zrobimy to w ten sposób i niech się dzieje, co ma się dziać. Miejmy nadzieję, że przeżyjemy to z tym moim 30 HP. Okej, rozumiem wszystko. Gra nie chce, żebyśmy wygrali. Okay, ta dwójka nie jest jakaś taka bieczna. Ale tak, on jest totalnie wredny. Nie biorę wyzwania. Musimy się przygotować na najgorsze. Tak, jaką kartę chcemy oddać? Oczywiście, że świeczkę. Dobra, jakie mamy tutaj rzeczy? Takie. Nawet spróbowałbym to zrobić w fajny sposób. Ile jeszcze ma? 2 szele. Czyli te dwie karty musimy tutaj zarzucić. I uwaga, uwaga, dostałem 2, a dobra, bo on dostaje Inspire, który chyba jeszcze dodatkowo to robi. Nie wiem. Ale tak, zrobimy tak. Nie wiem, w ten sposób on niby zginie. Ale z drugiej strony... jak to się nazywa? Przynajmniej zobaczymy w końcu, czym są te muchy. Tak, ten tutaj przeżyje, niestety.
Ale no, nie przejmujmy się tym może jakoś wielce. Oddałem świeczkę i... Multistrike quick. A tutaj nie mam multistrike. Znaczy mam multistrike jeszcze większy, ale nie jest quick. Niedobrze. Najgorsze jest w sumie to, że on jeszcze zginie. Pierwszego lepszego czegoś. Czyli chyba trzeba będzie ją tu wystawić. Jak, niestety. Minus 7. Czemu się rozumiem? On ma 12 ataku. Chyba coś naprawdę co jest dziwnym. No dobra, nie przejmujmy się tym w takim wypadku. Dante, the Deceptive, natomiast będzie u góry. Ze swoimi świeczkami i Google Eyes oczywiście. Jeśli chodzi o RIP. Tutaj i w tym momencie... Tak, wszyscy powinni zginąć, więc nie jest najgorzej. A właśnie, przykład z muchy już mamy. Okej, Bogmist plus 5 ataku per kryształ. I dodatkowo Cardless, czyli nie możemy do karty tego przywrócić, okej. Nie, tego lepiej nie zarzucać. Ile w ogóle możemy, bo to jest ekstrakt 2. Ale z drugiej strony mogę to rzucić i my to będziemy to wszystko mieć. Dziwna sprawa. Dobra. Na razie się tym jednak nie przejmujmy. Po prostu zobaczymy, co z tego wyniknie. A, dobra, plus 5, plus zostałem po każdej bitwie. No tak. Zapomniałem, że życie moich właśnie stworzy będzie się zawsze zwiększało. Co właśnie dało są szanse przeżycia i teraz świeczkę oddajemy. Tylko jedną świeczkę musimy użyć. I tak, i teraz już przeżyje. Ona nie przeżyje, więc trzeba dać coś takiego. I dobra. To już załatwione. Tutaj niestety wszyscy otrzymają. A tak, dobra, przez kolce. Dostanie 6, jeśli dorzucimy to, to zginie. Dobra. Tutaj już nic nie trzeba chyba. A nie, restora dla bezpieczeństwa. I tak, chyba jest dobrze. Gorzej, że on się przedrze. Chciałem się przedrze. Oj, niedobrze, niedobrze. Możemy przez to zginąć. Ale tak... Miejmy nadzieję, że tak to się nie skończy. Dobra, tam padli. No, przegramy. Przegramy przez moją głupotę. Niestety. Oj. Smutne to, ale dobra. Nie będę się tym aż tak przejmował. Spróbujemy ponownie, może się uda. Mam nową kartę też. Echo, czym Echo Snare oraz Dun Echo. One additional card in each draft park will be infused. Potężne, potężne, fajne. Potężne, fajne. No niestety się nie udało nic więcej. No ale dobra. A proszę. Czemu mi się tutaj to pokazuje? Ostatnio tego nie miałem. Dziwne. No ale dobra. Jak czek, new run. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I niestety. Czym bym dzisiaj w ogóle chciał spróbować? Nie ukrywam, jest to takie trochę też dla mnie... Nie wiem, że nie zdecydowane. Nie wiem, co by było najlepsze. Bo tak... zdecydowanie chciałbym nadal pobawić się jeszcze tymi kryształkami, ale... Tak... Czy to jest dobry wybór, żeby się tym bawić, dalej się w to męczyć? Powiedziałbym, że tak, tylko... Tylko kogo jako asystenta bym... Nie wiem, może Rootsidy? Może... A dobra, możemy spróbować zrzucić chociaż drugiej strony regeneracja. Bez niej ciężko będzie coś kogoś osiągnąć. Dobra, biorę Rootsid, żeby zwiększyć ataki ewentualnie. Czy coś... I zobaczymy, do co nas doprowadzi. Oczywiście nadal... Na dwójce i tym razem co dostaliśmy? Eco Transfer.
super. Razor Sharp Edge, potężny. I Revenge of Damned. Damage twice, Slay gain 2. Echo, czegoś tak. Okej, dobra. Efekty przyjazne. Tutaj Dallas Professor, podwójne eksplozje. Niebezpieczny to bardzo. O, ten gość jest z tego co widzę typowy, a ten sub 3. Wredny. Wredny, no ale dobra. Zaczynamy od artefaktu i to, żebyśmy mogli częściej brać karty, które mają infuse, że jest jasne. Teraz może bohater. O, strike daje to, czy Inspire Rip to Units. Oj, to jest ciężki wybór. O, ale wydaje mi się, że jednak ten Rip jest lepszy poniekąd. Tu się tu obudziło, dostał sobie już echo, ale... No, Rip pozwoli mi dobijać co słabszych wrogów bez żadnych konsekwencji. I tak, bierzemy to i... Tak. Zdecydowanie. Niezłe kombinacje będą się zrobiły teraz z tymi echo. I co my tu mamy? Łatwe do ubicia. Nie najłatwiejsze, ale damy radę. Ale nie, armora nie dajemy w zamian za jednostkę. Za dużo problemów, na zbyt mało korzyści. Teraz tak, czy on sobie poradzi? Nie poradzi. Ale tak, jak widzicie, dzięki temu udało się wszystko osiągnąć i tak stewarda zarzucę na kolejnym piętrze? W sumie? Na kolejnym czy na tym? A już niech będzie na tym, będziemy mieć zawsze wsparcie dodatkowe, które można tutaj podratować. Dobra. I teraz trafiło się ciekawie. Więc dobra. Dobra, zacznijmy sensownie od tego, co jest najważniejsze, czyli od tego. Nie zginie jeszcze. W takim wypadku trzeba zrobić tak. Niestety ostatnia energia, co powoduje, że albo tego wykończymy, albo tutaj coś dodamy. Jak podwójny rip. Dwa obrażenia. Podwójny rip. No, od razu lepiej. Od razu lepiej. Tutaj on przeżyje, ale jest totalnie niegroźny. I na następnym piętrze damy mu jednego kryształka, to powinien od razu paść. No. Ale nie kryształka. Steward go dobije. Dobra. O, teraz, jako że jest spokojniejsza sytuacja, możemy zrobić tak, żeby tamten steward z tyłu miał potężne statystyki. Oj. Według tego wszyscy niestety tutaj... O, jak to się nazywa? Zginiemy. Tylko czemu na pewno to będzie prawdziwe, a powiedziałbym, że jednak nie. Więc tak. Tak. Okej, coś jeszcze? Tak, nawet bym powiedział. I tak bym nawet powiedział. No i widzę, że gra się z tym zgadza, że jednak nikt tutaj nie padnie. A więc super. Dziękuję bardzo. Wygrano. I oczywiście dwie paczki kart. Dwie karty będą infused. Teraz tak, co jest lepsze? To jest darmowe, jednorazowe, ale no nadal potężne. Natomiast tutaj mamy też jednorazowe, ale nie aż tak potężne. Dobra, wezmę to po prostu za darmo. Tutaj sharpen. Oj, tak. Albo... Storing detonation. Detonation. Sharpen. Kolce zdecydowanie się przydadzą. Jeszcze takie, które dają to wszystko, co tym bardziej. I tak, ulepszenie jednostki. Albo ulepszenie zakręć z urunkiem. Ale urunki nazbierać, więc tak. First of Kin. Edge. Okej, czyli jak karta będzie konsumowana, to on to coś będzie tam robił. O, tutaj Shell 8. Tworzy Summoned Units. King Host. Okej, ciekawe. Armor 20 Multistrike. Rip to Enemy Units. O. Oba są potężne, muszę przyznać. Chyba wezmę jednak to. Łatwiej to będzie. No, nawet. Gdzieś umieścić, więc tak. I teraz trzymam tutaj coś ważnego. 10 Magic Power, mogę tylko na to. Co? Zdecydowanie wzmocnię tę kartę. Dobra, więc tak też zrobimy. Zrobimy też może minus 1 kosztu jej.
Potencjalnie można. Za darmo, za wyobrażenie dostanę 2. Za 1. Zdecydowanie dobry pomysł. Double stacki, czy możemy coś jakoś dobrze zrobić? Nope. Nope. Więc należy odpuścimy dalej tej grzebanie i wyruszymy na kolejną bitwę. Bo co nam innego pozostało? No w sumie nic. Dobra, 4 do ataku. Oj, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Czyli ona by miała mieć więcej ataku. Nie, nie. Jeszcze ci starcza mnie. Może ktoś by powiedział, ale to nie jest aż takie groźne, czy coś, ale... Nie, nie, ja wolę i tak nie ryzykować. Jest tak, fatalne rozdanie. Tak więc będę musiał po prostu zrobić najlepsze, co mogę z tego wszystkiego. Lecz mówić coś takiego. Tak. Tego nam nie pozostało, jak... Mieć nadzieję, że szybko to się skończy. Ona nie dostała obrażeń? Ripa? Jeśli nie dostała, to trochę dziwne, no ale dobra. Tutaj dostanie na szczęście i tutaj... Okej, oboje już zginą. Więc nie ma co się przejmować tym piętrem. I niestety kryształów tu nie było, więc nie dostali ripów. Właśnie nie zdał obrażeń, bo oni tam kryształy konsumuje od razu. O tym nie pomyślałem. Dobra. Jeśli mamy sobie tutaj palić, trzeba zrobić to rozsądnie. A przecież ostatnio mamy myśli w taki sposób. I 15 ataków, czy coś potrzebne? Potrzebne, czemu nie? Okej, okay. Załatwione. Otrzyma trochę obrażeń, na szczęście nie zginie. No i jeszcze wybrali wszystko. I już nadciąga bossu. Tym razem nie będę ukrywał, ciężko będzie coś tutaj osiągnąć. Ale tak, nie mam wystarczająco tego wszystkiego, więc... od czego by tu zacząć? Nałożymy to na bossa. Oczywiście, że trzeba. Teraz jak to możemy, to mogę się pozbyć tego. W sumie głupie, powinienem się jej pozbyć. Wtedy nikt by nie miał kolców, ale nie pomyślałem. Tak, tutaj... W taki sposób sobie zwiększamy swoją skuteczność i nie mamy już energii. A więc nic więcej nie zrobię, niestety. Mogę tylko zwiększyć atak, ale nie ma sensu. Więc tak. Skorupka niestety się nie wykluje, nie otworzy. No i bossu przetrwał. To nie jest zbyt pocieszające. Ale też nie powinno być powodem do jakiejś paniki czy coś, bo tutaj zginie od ilości ripa, którą nakładamy. I dobra. W takim też wypadku wydaje mi się, że nasza talia powinna się chyba najbardziej skupić na ripie. Co tu mamy? Just consume. Okej. Okej. Chcemy to, żeby karty, które mam w ręce, dostawały z tego. Brakuje mi słów. Fuse. Karta, która będzie nam dawać infuse na wszystko, dobra. Wybierzemy w jakichś dobrych sytuacjach i będzie super. Natomiast tutaj, czy coś jest, co byśmy chcieli? To może być nadal infused, więc jest bardzo dobrze. To jest tak, Syrta nie jest ranna. Stronników nie mamy za bardzo, żeby jakichś takich łączyć, ulepszać. Chociaż ewentualnie zobaczymy, co się stanie, jeśli ja ją bym poświęcił. Okej. Okej, nie najgorsze, muszę przyznać, ale nie, nie zrobię tego. W takim wypadku jedziemy znowu Merchant of Magic. I czy mam coś dobrego? Permafrost. Od razu lepiej. Minus 1 do kosztów. Czy mam coś, co warto byłoby minus 1 do kosztów? A to można zdecydowanie zmniejszyć do jedynki. Tak. Reroll Unpurge. Purge nie będziemy robić. I tak, Inspire 2, Attack 2, Armor. Nie zmieści się z naszym szefem naciem, bo mamy 5 miejsc tylko. Ale spokojnie, po pierwszej tej pierwszym bossie możemy to zwiększyć. Więc go też wezmę. I tak, co my tu mamy?
Historyk. Agresywny, szczery czy skryty? O. Piękny, ale nie. O. Szczery, uczciwy. Nie pasuje trochę do tego wszystkiego, ale... Ale tak, tak. O. Dobra. Weźmy może to, bo to jest takie niby jednorazowe. Przetrzyma to długo, ale jak będziemy mieli jakieś rzeczy, to... No. Dobra. Wezmę tą kartę, jak już mówiłem, po prostu użyjemy jej, jeśli będę kiedyś bardzo dużo energii. Albo gdy uważam, że trzeba szybko się przygotować na jakieś większe coś. I tak. Podwójne eksplozje, czyli coś, co będzie okropne. W szczególności, że chyba nie mamy sposobu, jak się ich pozbywać. No. No jak tak myślę, to tak, potencjalnie nie mamy, jak się ich pozbywać. A to już jest poważna sprawa. Ja wiem, może się wydać to głupie. Ale jeśli tak bym zarzucił, to byśmy przynajmniej mieli gwarant, że oni wszyscy zginą. A tak stracimy prawie całe życie. Dobra. Zapomniałem, że on przecież ten tutaj robi Inspire. Oj, kurczę. Jestem jałopem. Tak, tak. No i cóż, trzeba, to trzeba. My się pozbędziemy ich wszystkich. Kosztem prawie całkowicie życia naszego jaszczura. To chyba była głupia decyzja. No, teraz nie mam nawet jak tego wybronić za bardzo. No, nie wybronię tego. Nie ma szans. Niestety. Prawdopodobnie zepsułem to mocno. Ale może nawet nie tyle, co trafił się taki boss, że to ciężko coś zrobić w mojej konfiguracji przeciwko niemu. No. Albo jedno, albo drugie, albo nawet oba na raz. Jest tak, Steward. Czy to jakoś uratuje sytuację? Uratowało, dobra. No to tak, Rucid. Jedno, co możemy tak naprawdę teraz zrobić, żeby tutaj sobie poradzić. Po prostu właśnie tego tutaj gościa opancerzowywać najbardziej jak możemy. Nic innego nam nie pozostało, no jeśli mam być szczerym. Gorzej tylko, że no kończą mi się, powiedzmy, asystujące postacie, które mogę tam wystawiać, żeby go bronić. Coś takiego warto zrobić. Tak, warto zrobić. On zginie, a potrzebujemy ilu infuzów? Tak jak teraz patrzę. Trzech. Czy trzech aktywacji w sobie bardziej niż infuzów samych w sobie, żeby coś tu jest działać? Niestety się nie trafiło najlepiej. Ale dobra. W przypadku też tak. Chcę mieć po prostu gwarancję, że wszyscy coś zginą. No to mamy jeden. Zrobię tak, po czym by nie. I zrobię znowu tak. Nie zginie. I nie dosyć, że nie zginie, to jeszcze... Jeszcze co w sumie? W sumie nic. Ale tak, przynajmniej nie zginie. I okej, tamto piętro postaram się wypełnić kryształami, po prostu nic więcej nie zrobimy. Okej, ojojoj, tutaj już jest niedobrze zbytnio. Marnotrawstwo i to mocne, ale przynajmniej się pozbyliśmy zagrożenia. Tak. Tutaj tak. Tak. Niestety się przedrze, ale zawsze coś. Zwiększamy atak, nic lepszego nie możemy zrobić, no i miejmy nadzieję, że jakoś to przetrwamy. No, no.
Nie zapowiada się to zbyt kolorowo, jeśli tak to ma wyglądać dalej. A, i już ten jet będzie atakował. Okej. W takim wypadku trzeba się przygotować najlepiej jak możemy. Inaczej mówiąc, narzucić jak najwięcej właśnie tutaj wzmocnień. Ile ma ataku? 9. Kiepsko. No i tak, oni tutaj już są. Niestety. Więc znowu dom rany dla tego wszystkiego. Na szczęście niewielkie, ale nadal. Pierwsze piętro zostało zamrożone. Całkowicie i... damy radę. Ledwo, ale damy radę. To, co mogę zrobić, tylko co zarzucić większość moich wzmocnień. Żeby ewentualnie przyspieszyć to, ale... tak, zdecydowanie ten jaszczur, wąż, czy co to jest, okazało się naszym zbawieniem. No i dobra, co tutaj jest? O, Fuse Consume, 4x Rip to Enemy Units, potężne, ale Consume. Ach, i to jest właśnie takie trochę nie najlepsze. Pozostałe rzeczy to zdecydowanie są dobre w tej kwestii, więc powiedziałbym, że może jeśli by się udało Consuma usunąć, to może być coś, co będzie nam ratowało życie. To super, tylko drogie. Ciężko mi zdecydować, który byłby lepszy tak naprawdę, bo to pozwalałoby przedłużać żywotność naszego bohatera. Ale to przepraszam. No to by, gdyby było Infuse, to byłoby po prostu najlepsze, co może być, ale niestety nie jest, więc... wezmę chyba to. Wiem, że bardzo drogie, ale no, to z tego, że bardzo drogie, jeśli będziemy mogli przynajmniej dzięki temu no, ratować swojego bohatera. I teraz tak, o... tej jednostki nie widziałem. Ciekawe. Ale to ciekawe, to jest plus jeden atak permanently, więc... potężne, no ale nie. To było jeśli consumy. No to jest... o, taki po prostu... atak z tych kart... Nie pasuje mi do talii. Mogłem zobaczyć esencję w sumie z tym klinemskim. Mój błąd. No ale dobra, teraz zrobimy tak. W ten sposób będę mógł teraz zarówno tego jaszczura, jak i bohatera na jednym piętrze trzymać. Co pozwoli mi teoretycznie sobie lepiej poradzić z co niektórymi problemami. Ale zanim to wszystko to jeszcze... okej. Okay. A to... lepsze z tych dwóch, więc wezmę to. Właśnie co mi schodzi o banery, żaden nie ma infuza. Wezmę szczerze tak. Ewentualnie nawet sobie jednak właśnie połączę. I co my tu mamy? Jak tak myślę, to chyba jeśli mam coś tutaj robić, to najlepiej byłoby na niego to zarzucić. Ten zewnątrz się nie będzie mieścił, ale będzie potężny, tyle że będzie w stanie sam sobie w swoim piętrze siedzieć i się nie przejmować problemami, więc zróbmy tak. Dobrze. Dobra, dobra. Chyba się udało w miarę sensownie to zrobić i teraz tak. O! A teraz to jest już ciekawa decyzja. Bo RIP 3 potężny, nawet 5 ataku na jedno takie. Zdecydowanie lepsze moim zdaniem. Dostawię się mu jakiegoś tam asystenta, wtedy ich ataki może będą wystarczające, żeby sobie poradzić. O, odnawiam sobie całe życie, kiedy chodzą z piętrami. Nie wiem, czego się tutaj spodziewać do końca. Nie wiem, czy powinienem ryzykować. Zaraz zgubię za artefakt. Czemu nie? Nawet jeśli ma być to moją zgubą. I tak. Mam tutaj, tutaj. Aha, 10 regeneracji, super. Po prostu. Idealny start. Żadnych kart z infuzem. Widzę, że to jeszcze. Jak się trafił po prostu. Jeszcze przeciwnie mojej regeneracji mnóstwo, to... ciężko będzie to rozbić, ale niech będzie. Nawet jeśli to ma zginąć.
Nami spróbujemy. Super, te się już po prostu doregenerowują potężnie. Co jest tu wszystkim najgorsze? Czy tutaj jego mogę dostawić? Mogę. W ostateczności on będzie też na trzecim piętrze, to pilnował wszystkiego, jakoś to wyjdzie może. Tak. Tam ten z przodu już zginie, ten z tyłu niestety nie. Mogę zrobić tak. Bo to znowu było tego na froncie. Ale okej, w ten sposób ten z tyłu też zginie. Dobra. Ta dwójka jeszcze żyje niestety. Ale zaraz tam zarzucimy jakieś kryształy czy coś, co trzeba i może się uda. Dobra. A tutaj jak sytuacja nie najlepiej. Ale zanim tam nie najlepiej, to trzeba się skupić na tym tutaj. A czy to jest jajo, to RIP nie jest aż taki potężny w tym miejscu. Więc tak. Najlepiej będzie po prostu... A nie, nic nie zrobimy tam za bardzo. Dobra. Najlepiej w takim wypadku będzie tutaj zarzucić jak najwięcej ripa na wszystkich po prostu wrogów i liczyć na to, że jakoś sobie z tym poradzimy. I... A gdzie to jest? Nie ma nigdzie informacji, co może na tym piętrze mają więcej ataków. Pewnie nie widzę, żeby coś takiego było. A nie, dobra, jest, faktycznie. Może to nie dotyczy jego. Dotyczy to tych, którzy są poza nim. No i niestety. Aha! Zaprzeczmy regenerację, no. Super. Aj, kiepsko. Nawet bardzo kiepsko. Dobra. To już prawdopodobnie spowoduje, że zginie. No, dwóch z trzech udało się pokonać. Aha, super, znowu taki jeden z regeneracją się trafił. Nie, nie, ja się poddaję. Po prostu ja się poddaję, jak widzę takie rzeczy. Ja wiem, że te kryształy mają wydawać wyzwania, no ale... Takie wyzwania to nawet nie są... fajne. To jest po prostu takie... A, rzucimy coś, to po prostu będzie wkurzające i... doprowadzi do przegranej większości talii. Ten regen... A to dobra, on w sumie to nie ma... Nie, ma znaczenie, ale to tylko dlatego tego. O, tam właśnie u góry. Ej, ten znowu przejdzie niestety. Tutaj nieważne co zarzucimy i tak się skończy podobnie. Więc tak, przynajmniej co mogę, to zarzucam, żeby ewentualnie w teorii trochę go osłabić. Chociaż zapomniałem, że wszyscy zyskujemy życie pomiędzy piętrami, więc... Obrażenia na każdym piętrze są nieistotne. Tak długo jak przeżyję. Ale dobra. Może jeszcze nie będzie takiej tragedii. Będzie tylko prawie natychmiastowa i prawie olbrzymia tragedia. Jeśli uda się zarzucić wystarczająco dużo tutaj efektów tego typu. Za mało. I nawet się nie opłaca tego rzucać, co ciekawe, więc dobra. Dobra. Czyli już po nas, inaczej mówiąc. Przegraliśmy ponownie. Ej, może nie powinienem grać w takie gry, jak jestem, powiedzmy, rozkojarzony. No ale trudno się mówi. Trudno się mówi. To tylko gierka. Jedna rzecz, a druga. Nawet jeśli przegram, czyli tym razem, to może kiedyś jeszcze... Uda mi się tu nadgonić. Powiedzmy, przebić pasce. No póki co niestety. Jak widać, niestety, po prostu. To nie ujdzie. Ale tak czy jak, mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej, wiecie, jak to wygląda u mnie. I tak, no... Do Monster Train na pewno wrócimy jeszcze niejednokrotnie. Czy będzie to w najbliższym czasie, czy tylko później? Nie mam pojęcia, ale... No, gra przyjemna. Nie wymaga dużo myślenia, no ale trochę niestety wymaga, przez co dzisiaj zrobiłem totalnie. I tak, no. Po prostu do zobaczenia w kolejnych epizodach, no i trzymajcie się. Hej, hej!